Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tematem dzisiejszego filmu będzie alokazja frydek wariegata, czyli temat bardzo na czasie, dlatego, że tą roślinę, alokazję frydek wariegate, można kupić teraz w Biedronce za bardzo atrakcyjną cenę niecałe 90 zł, tam 89 z groszami. Na początku ta alokazja kosztowała tam o 69 z groszami, ale Biedronka podniosła cenę o 20 zł, no, i może być to taki celowy zabieg, bo ludzie skuszeni bardzo dobrą ceną e, pójdą do biedronki. A nawet jeśli okaże się, że ta alokazja kosztuje jednak 20 zł więcej, no to ludzie i tak kupią tą roślinę, bo to jest dalej bardzo atrakcyjna cena, jak za taką roślinę. Bo jeszcze można powiedzieć, że do niedawna była to roślina bardzo kolekcjonerska i można ją dalej uważać za, ta, za taką roślinę, choć już dużo mniej, bo. Kiedy ona pojawia się w takiej masowej sprzedaży, w masowej produkcji, i jej cena drastycznie spada, i można ją kupić w zwykłym markecie, no to ciężko też mówić o, o tym, że roślina jest jakoś bardzo mocno kolekcjonerska. Do niedawna jeszcze tak było. Za taką alokację trzeba było da, dać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Kilkaset złotych jeszcze niedawno taka alokacja kosztowała. No teraz te ceny spadają. Masowa produkcja przyczynia się do tego, że że te ceny są coraz niższe i rośliny kolekcjonerskie, takie właśnie jak alokazja Frydek Wariegata, są bardziej dostępne. Ja postanowiłem dzisiaj nagrać ten film o alokazji Frydek Wariegacie, dlatego że cały internet tak naprawdę huczy od tego, że ta alokazja pojawiła się w Biedronce i osoby na różnych grupach na Facebooku na przykład chwalą się, że kupiły jedną, dwie, trzy sztuki tej alokazji, a wiem też, że bardzo dużo osób kupuje tą roślinę, dlatego że ona jest piękna. Jest bardzo taka, wiecie, instagramowa i ona wygląda świetnie na zdjęciach. Jest bardzo popularna, jest, można powiedzieć, taka bardzo ikoniczna ta roślina. Podobnie jak na przykład Monstera Tai Constellation albo Monstera Variegata. Myślę, że to jest podobny jakby poziom. I chcę nagrać taki film dla wszystkich, którzy. Nie będą wiedzieli, jak się taką rośliną zająć, bo osoby nieświadome jeszcze w takiej uprawie roślin na pewno będą pisać na Facebooku posty typu Moja alokazja Frydek, wariegata umiera, co robić, liście żółkną. I wiecie, jak to jest. Zazwyczaj tak jest, że jest ogromny szał, a później jest płacz, bo nie wiemy, co z taką rośliną zrobić. I słuchajcie, ja na przykład mam tutaj swoją alokazję frydek variegata, i to nie jest frydek z Biedronki. Ja tego frydka dostałem, dostałem tą roślinę z jednym liściem podczas takiej wymiany roślinnej z jedną z koleżanek właśnie z mojego miasta. Już o tym wspominałem kiedyś, ale być może nie każdy o tym wie. Ja wtedy tej dziewczynie dawałem kilka stindapsusów, a w zamian też dostałem między innymi tą alokazję frydek variegatę. No, i powiem Wam, że od jednego liścia e, zobaczcie, jaka już piękna roślina mi się tutaj zrobiła. E, I ten film będzie takim filmem pomocniczym dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak uprawiać tą roślinę, jakie warunki trzeba zapewnić tej roślinie. No, i dzisiaj w dzisiejszym filmie wszystko Wam opowiem. Zaczniemy sobie od tego, że jest to roślina, która pochodzi głównie z południowo-wschodniej Azji, z Indonezji i tam właśnie głównie takie alokacje w naturze występują. No i jak dobrze wiecie, jeżeli ktoś troszkę się chociaż orientuje, no to tam panują bardzo dogodne warunki dla takich roślin, bo to są lasy równikowe, wilgotne, bardzo ciepłe. Wilgotność przekracza tam często 80-90%. Jest naprawdę bardzo duszno, jest parno. Temperatura też często przekracza 30 stopni, więc to są takie warunki, w których te rośliny w naturze z reguły żyją i jeżeli chcemy mieć naprawdę bardzo dużą, bardzo zdrową, pięknie rosnącą alokazję, no to właśnie musimy Zapewnić jak najbardziej zbliżone warunki do tych, które, które występują w naturze, czyli dużo światła, ale takiego światła bardzo, bym powiedział, przefiltrowanego. Alokacje nie lubią bezpośrednich promieni słońca. Jeżeli chcecie ustawić taką alokację na parapecie, no to dobrze, żeby to był parapet, który nie ma bezpośredniego. Napływu słońca, bardziej preferowałbym jakiś parapet albo wschodni, jeżeli tam to słońce nie jest bardzo ostre. Parapet zachodni, tak jak u mnie na przykład, jest taki parapet, który jest mocno osłonięty też przez drzewa, i to słońce nie jest aż tak bardzo ostre, nawet latem. I myślę, że taki parapet wschodni u mnie by się sprawdził, jeżeli chodzi o alokację, ale. Ja na przykład swoją alokację uprawiam w witrynie, i to co mówiłem wcześniej, staramy się zapewnić roślinie jak najbardziej zbliżone warunki do tych naturalnych, czyli wysoka temperatura, wilgotność powietrza również na wysokim poziomie, minimum no te 60% to jest takie minimum, myślę, że które musi ta roślina mieć. Ale to też nie jest powiedziane, że w niższej wilgotności od razu Wam ta roślina umrze. Ja po prostu staram się Wam przedstawić warunki, które będą dla tej rośliny optymalne albo bardzo dobre. I opowiem troszeczkę o tym, jak ja uprawiam tą roślinę. Moja alokazja Frydek Wariegata stoi sobie w witrynie. W witrynie mam około 27 stopni, więc taka temperatura bardzo już fajna, zbliżona do tej, która występuje właśnie w równikowych lasach tropikalnych w Azji i to jest taka już dobra temperatura dla roślin, bo rośliny lubią ciepło, lubią wilgotność. W mojej witrynie, jeżeli chodzi o wilgotność, no to jest tak od 70% wzwyż. I myślę, że to są bardzo fajne warunki dla tej alokazji. Obserwuję tą roślinę cały czas i ona bardzo dobrze sobie radzi w tej witrynie. Jeżeli chodzi właśnie też o światło, które mam, no to sztuczne światło w witrynie lampy LED, które wam kiedyś pokazywałem na jednym z filmów, które kupiłem zresztą na sklepu temu, ale one chyba teraz już nie są dostępne w tym sklepie. I ja Wam powiem, że ja cały czas tą roślinkę obserwuję, dlatego że kiedy ona była mała, to ona była bardziej odsunięta od światła. Wiecie, no jak roślinka jest mniejsza, no to naturalnie, że będzie dużo dalej od światła. Teraz, kiedy to jest już naprawdę bardzo duża roślina i ona mi zajmuje bardzo dużo miejsca w witrynie, to te liście, niektóre są też bardzo, bardzo blisko tego światła. I ja cały czas obserwuję, czy to światło nie jest dla tej roślinki za mocne, ale powiem Wam, że nic złego się tutaj nie dzieje. Ten kolor na tych liściach nie blednie, nie ma jakichś żółtych przebarwień, żółtych plam, które świadczyłyby o zbyt mocnym świetle, więc bardzo fajnie mi się tam ta witryna sprawdza, jeżeli chodzi o alokazję Frydek Wargatę. No, i to są takie podstawowe warunki, które powinniśmy zapewnić tej roślinie, czyli po pierwsze, duża, wysoko, duża wilgotność powietrza, po drugie, podwyższona temperatura, a lokacje na pewno nie będą lubiały przeciągów chłodnych, przeciągów koło okna, także tego też się wystrzegajcie. No i po trzecie, duża ilość światła. Jeżeli postawicie sobie taką alokazję w ciemnym miejscu, gdzieś z dala od okna, no to niestety taka alokazja będzie Wam odrzucać liście. Szczególnie te liście, które mają bardzo dużo bieli, one są szczególnie narażone na obumieranie, dlatego że w tych częściach rośliny nie ma chlorofilu, czyli nie zachodzi proces fotosyntezy, czyli ten liść jest już jakby z góry, skazany na to, że on... Że ta roślina tego liścia odrzuci, ale możemy oczywiście ten proces dużo bardziej spowolnić, zapewniając roślinie odpowiednie warunki. A tym właśnie warunkiem będzie duża ilość światła, ale pamiętajcie, niepalące słońce. Także to tyle, jeżeli chodzi o światło, o wilgotność powietrza i temperaturę. Drugim takim punktem dzisiejszego filmu będzie sposób uprawy. Alokazję Frydek Variegatę można uprawiać zarówno w Bigosie, czyli takim podłożu przepuszczalnym, składającym się z ziemi, perlitu, keramzytu, chipsów kokosowych, włókna kokosowego. Można sobie dodać tam naprawdę co chcecie. Może być tam vermikulit. Ważne jest to, żeby to podłoże było przepuszczalne, żeby ono nie trzymało za dużo wody w sobie i za długo tej wody. Ale to też nie może być bardzo luźne podłoże, które będzie szybko przesychać. I tutaj też właśnie należy zwrócić uwagę na to, że alokazja, alokazja, ogólnie nie lubią przesychać, bo wtedy będą odrzucać liście. Przykładem jest moja alokazja Fredegwariega, ta którą ja jakiś czas temu przesuszyłem. No i niestety odpadły jej dwa liście. A to dlatego właśnie, że miała zasucho. A dodatkowo moja alokazja Frydek wariegata stoi sobie na macie grzewczej, czyli nie dość, że stoi w witrynie, gdzie ma ciepło, gdzie ma bardzo jasno, to jeszcze stoi na macie grzewczej i ta woda, ta wilgoć odparowuje dużo szybciej, więc tutaj muszę bardzo uważać na to, żeby tej rośliny nie przesuszyć. No ale, tak jak mówię, zdarzyło mi się ją przesuszyć i niestety ona straciła dwa liście i Pamiętajcie o tym, żeby podłoże, w którym uprawiacie alokazję było stale lekko wilgotne. To nie może być też podłoże, które będzie bardzo mokre. Nie może zalegać w podłożu, w doniczce woda, bo wtedy korzenie zaczną gnić, liście zaczną również żółknąć i odpadać. Ważne jest to, żeby ona miała stale lekko, lekko wilgotno. Można także uprawiać taką alokazję w hydroponice, można to robić w lechuzie, można to robić w muchu, można to robić naprawdę w czym się chce, może być to ceramizm. Dostosowujcie swoje warunki uprawy do tego, jak wam jest po prostu wygodnie. Jeżeli ktoś nie lubi hydroponiki, no to niech po prostu trzyma sobie taką alokazję w bigosie przepuszczalnym, które będzie lekko trzymało wilgoć, ale też nie będzie zalegać tam woda. No, a jeżeli chodzi o moją alokację, to możecie zobaczyć, że jest tu taki miszmasz. Na dole jest lechuza. Tutaj zazwyczaj wlewam wodę do takiego poziomu, gdzie kończy się ta, się ta lechuza, a później już mamy mech. Zrobiłem tak, dlatego że jakoś tak po prostu sobie spontanicznie wymyśliłem, że tak tą alokację będę uprawiał. Jeżeli chodzi też o Kubeczek to jest to kubeczek plastikowy, przez który bardzo dobrze widać. Halo, jestem, dobra, spadł mi telefon. Przez który bardzo dobrze widać system korzeniowy. Zobaczcie, jakie tutaj korzenie już piękne ta alokazja wytworzyła. I to jest też bardzo dobry sposób uprawy. Ja jestem też zadowolony, bo. Na początku tą alokazję trzymałem w dużo mniejszym kubku, myślę, że nawet o połowę mniejszym kubku niż ten, który teraz tutaj jest. Jeżeli chodzi o takie przesadzanie tej alokazji, to są różne szkoły, jeżeli chodzi o przesadzanie. Po zakupie zazwyczaj roślinę należy przesadzić, bo ona jest często w podłożu produkcyjnym, które jest bardzo mokre, które nie ma dużo dostępu do do tlenu, no i taka roślina wtedy bardzo jest narażona na gnicie. Ale ja zauważyłem, że w tych takich bardziej, bardziej kolekcjonerskich roślinach, które pojawiają się w marketach yy, i też w tej alokazji frydeck wariegacie, zauważyłem, że tam jest podłoże już takie bardziej rozluźnione, podłoże z perlitem, więc moim zdaniem nie trzeba od razu przesadzać tej rośliny z tego rzutu biedronkowego, bo to podłoże nie jest wcale takie złe. Ono może być troszkę jałowe, może nie mieć wielu substancji odżywczych, dlatego też warto taką, takie podłoże wzbogacić jakimś nawozem, podlać roślinę po prostu nawozem, ale można również przesadzić do swojego ulubionego podłoża, i wtedy to też, to też będzie dobre rozwiązanie. Ale dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, to naprawdę nie trzeba tej rośliny przesadać od razu po zakupie, bo tam jest perlit, to podłoże nie jest takie złe, jakie mogłoby być i myślę, że w tym podłożu na pewno ta alokazja przez jakiś czas może Wam śmiało rosnąć, więc na pewno się nie pali z przesadzaniem. A wracając do mojej rośliny, chcę Wam opowiedzieć, jak u mnie tutaj to wyglądało. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj był taki mniejszy kubeczek, i bardzo ładnie korzenie były już oplecione wokół tego kubeczka. Tam, yy, tam było dużo mchu, praktycznie w samym mchu ta, ta alokazja rosła. Yy, no i ja postanowiłem, że po prostu wyjmę tą alokazję z tego mniejszego kubka. Tutaj, tak jak widzicie, nasypałem na dno lechuzę wsadziłem roślinę bez żadnego, wiecie, obskubywania korzeni, bez żadnego usuwania tego mchu, tego podłoża, w którym ona rosła. Po prostu dosadziłem do tego większego kubka, braki e, uzupełniłem dodatkowym mechem, i to jest też ważne, żeby jak najmniej ingerować w korzenie rośliny, żeby ich nie uszkodzić, bo roślina wtedy przeżywa stres, ona jest wtedy osłabiona, no i bardziej narażona na to, że Zacznie Wam po prostu zrzucać liście. Więc o tym też warto pamiętać, że jak najmniejsza ingerencja w korzenie przy tej alokazji to jest też klucz do sukcesu. Jeżeli zauważymy, że nasza roślina już ma za mało miejsca na korzenie, to można ją przesadzić. Chociaż alokacje powiem Wam, że bardzo lubią dość takie ciasne warunki, ale też nie warto przesadzać i jeżeli. Roślina już naprawdę woła o przesadzenie, no to warto to zrobić. Tutaj jak widzicie, miejsca na korzenie jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, więc u mnie ta alokazja jeszcze pewnie przez najbliższe kilka miesięcy będzie sobie rosła w tym kubku i nie będę musiał tutaj nic, nic zmieniać. Bo tutaj jest jeszcze naprawdę bardzo dużo miejsca. Kolejną sprawą, jaką chciałem wam powiedzieć, jest nawożenie. Ale okazję, wiecie, są to rośliny bardzo żarłoczne z reguły i warto nawozić taką roślinę przy każdym podlewaniu. Ja Wam powiem, że tą roślinę podlewam raz na tydzień, raz na 10 dni. Ona rośnie sobie w witrynie. U mnie to też jest troszkę inaczej i ja sobie ją podlewam właśnie co 7-10 dni. Tak średnio można powiedzieć. Ja nawożę ją za każdym razem, przy każdym podlewaniu. I nie zauważyłem nic złego, żadnych plam, żadnych oznak przenawożenia. Nie widzę tutaj w tej roślinie. No i warto też wyposażyć się właśnie w taki mocniejszy nawóz, żeby tej roślinie dostarczyć odpowiednie składniki odżywcze. Także poszukajcie sobie jakichś fajnych nawozów w internecie. Dobrze będą się sprawdzać nawozy mineralne. Ja korzystam teraz z kanny, korzystam również z terraquatiki. Wcześniej korzystałem też z aptuca. No i mogę wszystkie te nawozy śmiało Wam polecić. I myślę, że takie nawożenie na pewno sprawi, że nasza roślina będzie zdrowa, będzie miała dużo energii do wytwarzania nowych liści. Jeżeli chodzi o tempo wzrostu tej rośliny, no to też jest bardzo szybkie, moim zdaniem, bo powiem Wam, że tak, pokażę Wam najnowszego liścia. To jest ten tutaj, ten najjaśniejszy liść. I ja Wam powiem, że wypuszczenie tego liścia od takiego zalążka, od takiej rurki, która zaczęła gdzieś wychodzić tutaj, minął chyba tydzień. Minął tydzień i zobaczcie, jaki ten liść jest już duży. Naprawdę tempo wzrostu tej rośliny jest szybki. Oczywiście poza witryną będzie ona rosła wolniej, bo wiecie, mniejsza wilgotność powietrza, mniejsza temperatura i to od razu przekłada się na szybkość jej wzrostu. Jeżeli właśnie chcecie mieć szybko rosnącą roślinę na no to jakaś witryna naprawdę super się tu sprawdzi. No i po tygodniu czasu zobaczcie jak pięknie rozwinął się ten liść. Cudowne kolory, cudowne wybarwienie. I myślę, że za jakiś czas ta roślina już kolejnego liścia puści. To jest wcześniejszy liść. Zobaczcie, ile tutaj jest bieli. No i to jest też ten liść, który jest najbardziej narażony na te, na te właśnie, obumarcie, tak? Bo tutaj jest tej bieli stanowczo no, za dużo. Pomimo, że ten liść jest piękny, ta, to nie jest do końca taka biel, wiecie, to jest taki bardzo kremowy odcień. Ten liść jest bardziej biały, zobaczcie. Taki half moonowy, czyli możemy zobaczyć też, jak ta roślina potrafi się świetnie wybarwić w różnoraki sposób. Tutaj taka śnieżno-biała śnieżno biel, i kremowy taki odcień tej bieli. Coś cudownego, naprawdę coś cudownego. Jeżeli chodzi o takie wybarwienie, które mi się najbardziej osobiście podoba w tej roślinie, no to jest takie wybarwienie, gdzie jest dużo tego takiego eleganckiego zielonego koloru i kilka odcieni właśnie tego zielonego, takiego przytłumionego troszeczkę. No, coś cudownego, w ogóle ten typ wybarwienia u tej alokazji jest przepiękny, taki bardzo bym powiedział atramentowy, jakbyście takie kleksy atramentu powylewali na tego liścia. E, tworzy to naprawdę malowniczy obrazek, i ja się wcale nie dziwię, że ta roślina jest rozchwytywana, jest popularna, jest bardzo instagramowa. Także no, to jest jedna na pewno z bardziej popularny, popularnych roślin, y, ogólnie rzecz biorąc, tak. Myślę, że to jest jedna z tych roślin, który, którą każdy chciałby mieć, bo jest po prostu prześliczna. Tak patrzę jeszcze na swoją ściągę, bo tutaj mam wypisane takie podstawowe zagadnienia, które chciałbym właśnie tutaj omówić w tym filmie. Tak, o warunkach Wam powiedziałem, o podlewaniu Wam powiedziałem, o nawożeniu, o temperaturze, o wilgotności powietrza powiedziałem, o tej wariegacji, o tych białych liściach też Wam powiedziałem. I co jeszcze jest ważne, to to właśnie, żeby po podtrzymać ten biały kolor i podtrzymać taką żywotność liścia trzeba po prostu mieć dużo światła. Roślina musi mieć zapewnione bardzo dużo światła i o tym y, oczywiście pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć zdrową alokazję. Aha, i nie powiedziałem wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o szkodnikach. Słuchajcie, tutaj sprawa wygląda następująco. Najbardziej popularny szkodnik, który występuje na alokazjach, to jest przędziorek. I to jest roślina, która jest bardzo narażona na ataki przędziorka. Ja Wam powiem, że odkąd mam tą roślinę, no to jeszcze nic złego się tutaj nie działo. Żadnych przędziorków, żadnych innych robactw nie miałem tutaj na tej roślinie. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, żeby robić przegląd regularny, najlepiej co kilka dni żeby zobaczyć, czy faktycznie nie macie tego przędziorka, bo wiecie, teraz jest lato, okna są bardzo długo otwarte, e, praktycznie 24 godziny na dobę, można powiedzieć, jak jest ciepło e, i te przędziorki nawet gdzieś tam z dworu mogą się dostać, ale też pamiętajcie o tym, że jak kupujecie taką roślinę, która nie kosztuje kilkanaście złotych, tylko to już jest prawie 100 złotych, no to warto już w sklepie zrobić taki ogólny przegląd, i zobaczyć, czy roślina jest zdrowa. Warto zajrzeć pod liście, na spokojnie, nie spiesząc się, dokonujcie takich zakupów. Ja też czasem robię tak, że jak nikt nie widzi, no to staram się wyjmować roślinę z osłonki, z doniczki i zobaczyć, jak wyglądają korzenie. To jest też bardzo ważne. Także tutaj, tak po cichu, Wam mówię, że możecie sobie też tak robić. Oczywiście tak, żeby was pracownik nie okrzyczał, że, że robicie takie rzeczy. E, także bardzo ważnym jest to, żeby robić przemyślane, mądre zakupy, żeby najpierw poczytać, troszeczkę wyedukować się o danej roślinie, którą chcemy kupić, żeby później nie było płaczu, że straciliśmy pieniądze na roślina po dwóch tygodniach, czy tam po miesiącu nam umiera. No i mam nadzieję, że to wszystkie informacje, które Wam powiedziałem. Czasem jeszcze mogą się zdarzyć wciornastki na tej roślinie, ale prędzej spotkacie przędziorka. Warto wtedy zrobić takiej roślinie oczywiście oprysk, poddać taką roślinę kwarantannie, żeby ona też nie zagrażała innym roślinom. I to chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Czekajcie, pochodzenie, tu wszystko Wam powiedziałem. Myślę, że powiedziałem wszystko co trzeba wiedzieć z takich podstawowych informacji o tej roślinie i mam nadzieję, że dzięki temu mojemu filmowi dowiedzieliście się czegoś nowego, że troszeczkę przybliżyłem wam sposób uprawy tej rośliny. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie uprawy tej rośliny, oczywiście śmiało zachęcam do tego, aby zadawać mi pytania pod komentarzami w, w komentarzach pod filmem. Możecie również śmiało napisać do mnie na Instagramie, chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. No i jak macie ochotę, to pod tym filmem możecie zadawać ogólnie pytania, jakie chcecie: czy to roślinne, czy to jakieś nieroślinne, bo planuję zrobić taki odcinek QA, czyli odcinek, w którym będę odpowiadał na Wasze pytania i myślę, że to będzie taka fajna forma też, żeby dowiedzieć się czegoś więcej albo o mnie, albo też o roślinach, albo cokolwiek chcecie, także zachęcam was do zadawania pytań pod tym filmem, również na karcie społeczność utworzę takiego posta, gdzie będziecie mogli zadawać pytania. Do tego odcinka zrobimy sobie wtedy taki pogadankowy luźny film. Ja będę odpowiadał na wasze pytania. No i tyle. Myślę, że film był bardzo ciekawy, bardzo przydatny. Jeżeli Wam się podobało, docencie to, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej takich praktycznych, fajnych porad roślinnych. Dla mnie to jest czysta przyjemność, że mogę do Was porozmawiać, że mogę się tutaj z Wami spotkać wirtualnie. A może kiedyś się uda zorganizować takie spotkanie. Fajnie by było się tak spotkać, w cztery oczy pogadać, napić się kawy, pospacerować nawet. Ja jestem oczywiście za. Jeżeli też y, chcielibyście się spotkać, y, to napiszcie. Jeżeli wyrażicie chęć spotkania, to możemy coś pomyśleć i zorganizować. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, żeby rośliny Wam pięknie rosły. Y, no i dużo zdrówka. Trzymajcie się. My widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na tym kanale za kilka dni. Y, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Pa! Słuchajcie, dogrywam jeszcze ten fragment po nagrywaniu tego filmu. Ważną rzeczą, której, o której jeszcze wam nie powiedziałem, jest rozmnażanie alokazji, czyli sposób, w który w którym się ta roślina rozmnaża. Słuchajcie, alokazje rozmnażają się poprzez wytwarzanie bulw. To są rośliny, które wytwarzają bulwy, z których wyrasta nowy przyrost, nowa roślina. I u mnie jest tutaj taka bulwa. Zobaczcie, tutaj schowana jest bulwa. Ja czekam, aż z tej bulwy coś wyrośnie. I pamiętajcie, że jeżeli kupujecie jakąś alokazję, warto ostrożnie właśnie oczyszczać podłoże, bo w takiej alokazji znajdują się, mogą znajdować się bulwy, kilka, kilkanaście sztuk. Czasem czasem nie znajdziecie nic, to zależy już od od rośliny. I taką bulwę można sobie spokojnie wsadzić w mech, najlepiej właśnie w wilgotne. Środowisko, gdzie będzie dość jasno, ciepło, no i z takiej bulwy powinna nam wyrosnąć nowa roślina. Ja oczywiście czekam, aż moja alokazja Frydek sama się zagęści. Mam nadzieję, że ta bulwa, która tutaj jest na dole, wyrośnie i zaowocuje to nowymi przyrostami. Bardzo fajnie by to wszystko się tutaj w tej roślinie potoczyło. Także pamiętajcie o tym, że bulwy to są bardzo cenne. Skarby, jeżeli chodzi o alokazję,